Cześć, tym razem opowiemy sobie o czwartym nerwie czaszkowym, czyli nerwie bloczkowym, trochlear nerve, cranial nerve 4. I co? Zaczynamy. Najpierw jakie włókna biegną w nim? W nerwie bloczkowym biegną tylko włókna ruchowe, czyli general somatic efferent, czyli niespecyficzne włókna somatyczne odśrodkowe, bo z pnia mózgowia biegną sobie te włókna na obwód ciała, do mięśni i somatyczne, bo to są mięśnie poprzednio prążkowane. Chodzi tutaj o mięsień skośny górny i niespecyficzne, no bo to w żaden sposób nie jest związane ze zmysłami, informacja jest prosta. Jakie jest jądro początkowe? Jest to jądro nerwu bloczkowego. Mówi się też jądro ruchowe nerwu bloczkowego. No, sama nazwa mówi, jakie włókna z niego wychodzą. Teraz co się dzieje, jak ten nerw bloczkowy, gdzie nam się pojawia? On się pojawia i to jest w ogóle ewenement, bo on jako jedyny z tych nerwów wychodzi z pnia mózgowia po stronie grzbietowej, tuż poniżej wzgórków dolnych blaszki czworaczej. Ta nazwa, nie zapamiętujcie jej na razie jakoś tak szczególnie mocno odnośnie tych wzgórków dolnych blaszki czworaczej, bo to jest już typowo związane z neuro i pewnie na pewno na neuro się przewinie, ale teraz to jest wcale nieistotne. Dalej owija się on dookoła konaru mózgu, aby potem poniżej nerwu okoruchowego w bocznej ścianie zatoce jamistej przebiec i trafić do oczodołu. A jak trafić do oczodołu? No tak, jak już pewnie wiecie i znacie zawartości otworów w dołach czaszki, tak wiemy, że nerw okoruchowy potem z zatoki jamistej przechodzi przez szczelinę oczodołową, górną, do oczodołu. I tam biegnie on, nie biegnie on w środku, on biegnie na zewnątrz pierścienia sinistego wspólnego i unerwia nerw skośny górny, który, jak wiemy, związany jest z bloczkiem. Jeżeli chodzi o gałęzie, to gałęzi u niego brak, ponieważ dochodzą bezpośrednio do mięśnia skośnego górnego.